Witam wszystkich na panelu dyskusyjnym Wasze Forum Dialogu z gościem specjalnym, profesorem Maciejem Duszczykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Z mojej strony przypomnę o zasadach. Będziemy dopuszczać pojedyncze osoby do zadawania pytań naszemu gościowi, także zapraszamy do zgłaszania się. Tymczasem, panie profesorze, ile jeszcze napłynie uchodźców wojennych i czy możemy przewidzieć realnie liczbę tych osób? No niestety ten scenariusz nie jest pisany w Warszawie ani w Waszyngtonie, tylko niestety jest pisany tak naprawdę w decyzjach na Kremlu prawdopodobnie, ponieważ w tym przypadku mamy oczywistą sytuację, w której to uchodźcy uciekają przed wojną. Mamy wojnę pełnoskalową, ale cały czas na ograniczonym terytorium Ukrainy. Nie mamy takiego scenariusza najgorszego, który by zakładał wojnę na całym terytorium, również Zachodu, a więc bardzo nam trudno obecnie odpowiedzieć tak na pytanie, mówiąc o tym, ile osób napłynie. Widzimy stabilizację na granicy, około 30 tysięcy osób przybywa do Polski dziennie. Pamiętajmy, że w szczycie to było ponad 140 tysięcy, ale również mamy odpływy, ponieważ dzisiejsze dane Straży Granicznej pokazują, że 11 tysięcy przekroczyło granicę w czasie ostatniej doby do Ukrainy, a więc widzimy, że tutaj ta różnica już nie jest taka wielka. Część osób jeszcze wyjeżdża do innych państw członkowskich Unii Europejskiej czy poza Europę i ta liczba, powiedzmy, 1 200 000, pewnie gdzieś tak, 1 100 000, 1 200 000, gdzieś nam się chwilowo stabilizuje. A więc jeżeli taki scenariusz będzie prawdopodobny, mówiący o tym, że ta wojna będzie trochę wojną pozycyjną, bez jakichś strasznych rzeczy, znaczy te rzeczy są już straszne, ale jeszcze kiedy ta brutalna agresja nie będzie eskalowała, no to może jesteśmy już po takim pierwszym recepcyjnym okresie napływu uchodźców. Natomiast jeżeli ta sytuacja się pogorszy, Putin traktuje na pewno, pokazywał to w historii już parokrotnie, może traktować ludzi jako pewnego rodzaju narzędzie nacisku na państwa, które uchodźców przyjmują. W naszym przypadku jemu się to nie udało, bo społeczeństwo świetnie zareagowało i po prostu nie wywołało kryzysu takiego humanitarnego, strasznego w Polsce. Tego chyba się nie spodziewał. Myślę, że nikt się tak naprawdę nie spodziewał, że tak świetnie zareagujemy. A więc ten jego argument możliwości destabilizacji Europy przez napływ uchodźców po prostu mu się nie udał. Jak mu się nie udało to, że podzieli Unię, jak mu się nie udało to, że będzie prezydent Biden słabym prezydentem, jak mu się nie udało utrzymać przeświadczenia, że armia rosyjska jest niepokonana i bardzo silna, jak mu się nie udało przekonanie, że ukraińska armia jest bardzo słaba i zostanie szybko pokonana, to i tak mu się nie udało podzielić Unii Europejskiej ze względu na napływ bardzo duży uchodźców, ale co nie znaczy, że nie będzie dalej jeszcze ewentualnie próbował w drugim kroku tego zrobić. Ale tak jak powiedziałem, no nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo trochę, tak naprawdę nie zależy to od nas. Czy fakt, że te 11 tysięcy osób, przepraszam, wraca na Ukrainę, a czy fakt, że te 11 tysięcy osób wraca na Ukrainę, jest spowodowane wezwaniem prezydenta Zełenskiego do tego, żeby wracać na Ukrainę, żeby tam, gdzie nie odbywają się walki, żeby starać się gospodarczo utrzymywać jakby kraj? Ja myślę, że to jest na pewno jeden z tych elementów, który jest istotny. Natomiast ważniejszy, tak jak ja czytam wystąpienie pana prezydenta Zełenskiego, to jest też takie wezwanie do państw, które przyjmują uchodźców, żeby nie próbowało na siłę ich zmieniać, tak? Znaczy na siłę ich integrować społeczeństwa państw przyjmujących. Ponieważ kiedy Ukraina obroni swoją państwowość, obroni swoją państwowość, swoją niezależność, suwerenność, to wtedy będzie potrzeba tych osób, żeby do odbudowy Ukrainy. Powiem pewnie więcej, nie tylko i wyłącznie sami Ukraińcy, ale pewnie wiele z osób, które nie ma obywatelstwa ukraińskiego, z wielką jakby też taką no, koniecznością i potrzebą po prostu pojechać na Ukrainę, żeby wspomagać to państwo, które jest w innej sytuacji, ale wspomagać to państwo po to, żeby
jak najszybciej się odbudowało, żeby utrzymać tam demokratyczne, wolnorynkowe, prozachodnie państwo. I ja czytam tak to wezwanie. Oczywiście patrząc na zachód Ukrainy, to na pewno jest to zasadne, tylko w tym, o czym mówi pan prezydent Zełenski, jest jeden problem tak naprawdę, mianowicie na tym zachodzie Ukrainy tam już jest bardzo dużo ludzi, którzy uciekli ze wschodu. I teraz, jeżeli by, powiedzmy, duża część tych osób, która była w Polsce, tam również trafiła, to sytuacja humanitarna tam się może pogorszyć. A więc tu trzeba być bardzo rozsądnym. Także ja czytam tę wypowiedź prezydenta Zełenskiego trochę w szerszym kontekście i chyba tak powinno ono być czytane na ten moment. Dziękuję. Ja mam takie pytanie z innej, znaczy chciałem się dowiedzieć, jaka może być skala uchodźców lub migracji z krajów trzeciego świata właśnie dotkniętych wojną lub dotkniętych, jak będzie, kanały żywności dotknięte właśnie na przykład brakiem żywności, na przykład, że nie będzie wody też, na przykład klimatycznych, uchodźców klimatycznych też. To jest bardzo trudne pytanie i teraz pamiętajmy... Bo jeżeli, jeszcze chciałbym dokończyć, bo na przykład teraz wiemy, że Ukraina jest, ma 10% eksportu pszenicy i mogą tam się w Afryce dojść właśnie, już są strajki dotyczące właśnie, że ceny żywności skoczyły do góry i może być skala imigracji, czy migracji do krajów europejskich właśnie teraz na przykład. Chyba na pewno tak, bo niektóre państwa tak mówiąc w 100% są uzależnione od tej pszenicy z tamtych państw, ale to jest informacja na jesień, tak? I teraz my musimy to przewidzieć. Znaczy trzeba, zdając sobie z tego sprawę, o czym pan powiedział, musimy sobie jakby przygotować różnego rodzaju scenariusze. Pierwszy scenariusz to jednak jest obsianie przez Ukraińców jednak tych pól, bo one są głównie jednak też na zachodzie Ukrainy, a więc tam te działania wojenne się nie toczą i może to jest dobry pomysł, żeby jednak, nie wiem, czy prezydent Zełenski, na przykład też Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy mówi o tym, że jednak te zasiewy będą się odbywać, bo one się powinny odbywać tak naprawdę na dniach, tak, już tutaj na najbliższym czasie. Więc zobaczymy, jak będzie ta sytuacja, jakie będzie ten brak ewentualnie pszenicy ukraińskiej, też rosyjskiej przecież, który był eksportowany. I najnormalniej w świecie trzeba będzie tutaj przewidzieć działania takie, no, zapobiegawcze przed tą migracją. Pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze pewnego rodzaju bufor, tak? To bufor to są państwa Afryki Północnej, bo te kanały tam chodzą i po prostu w tym momencie trzeba będzie bardzo mocno też postarać się jakby no, też współpracować z państwami Afryki Północnej po to, żeby nie dochodziło do tragicznych sytuacji przemieszczania się dużej liczby ludzi przez morze, co jest bardzo niebezpieczne. Także tutaj jest kilka scenariuszy. Na pewno się z panem zgadzam, że jest to kolejne wyzwanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. To nie jest jakieś wyzwanie, które jest związane jakby no tak naprawdę z możliwością funkcjonowania nas. Mamy wojnę z jakimiś deklaracjami, nawet prawdę mówiąc, wojny chemicznej. Tak, ja się nie znam akurat na tym kompletnie, ale jeżeli słyszę o tym, że taki atak chemiczny może nastąpić, no to zdajemy sobie sprawę z jednej strony tu i teraz, a z drugiej strony pewnego wydarzenia, które będzie na jesieni. Jednak mamy pół roku, żeby się do tego przygotować. To na pewno będzie poważne wyzwanie, ale tak jak powiedziałem, chyba znajdziemy jeszcze pewnego rodzaju rozwiązania, które mogą nastąpić. To jest też również pewnie współpraca może z Ameryką Południową, tak, bo te rezerwy różne są. Trzeba po prostu znaleźć inne źródła ewentualnie dostarczenia żywności, może niekoniecznie pszenicy, tylko ryżu, nie wiem, teraz trochę wymyślam. Znajduje się, mamy coś takiego jak FAO, czyli Światową Organizację do Spraw Wyżywienia i myślę, że tam już ci ludzie poważnie na ten temat pracują, w jaki sposób nie doprowadzić do katastrofy humanitarnej, do takiego gigantycznego głodu, który by wygonił, tak naprawdę wyrzucił Afrykę, migrację z Afryki bardzo daleko. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia organizacja, którą pewnie trzeba by zapytać, czy oni już mocno działają na tą rzecz. I ja na razie jestem w miarę spokojny, tak, ze względu na to, że jest to trochę czasu, czyli mamy te kilka takich scenariuszy, które są w miarę pozytywne. Jak one się nie będą sprawdzały, to wtedy pewnie będzie trzeba podejmować bardziej radykalne te rozwiązania dotyczące wyżywienia w kontekście całego globu, ale to jest FAO, tak, które się tym zajmuje. Wiem, że są też spore rezerwy w niektórych miejscach, które są do uruchomienia.
Wiedząc, że już jest około 2 milionów ludzi napłynęło do nas, uchodźców z Ukrainy, to czy rząd polski powinien uruchomić wszystkie służby, aby pomagały, na przykład straż ochotnicza, straż pożarna? Ja myślę, że oni już działają, tak? Znaczy, że większość tych wszystkich służb jest uruchomionych. Mamy tak naprawdę mniej więcej 1 200 000, tak, te 2 miliony są przekroczone granicy, 2 170 000 dzisiaj, tak, są przekroczone granice. Pamiętajmy, że 700 000, 800 gdzieś wyjechało. Mamy różne też dane, na przykład z Niemiec, że tam już jest ponad 230 000, to są dane z wczoraj, pewnie dzisiaj trochę więcej. Mamy jakby na dużą relokację. To nie wszyscy oczywiście z Polski wyjeżdżają, bo również ze Słowacji, czy z Węgier, czy z Rumunii, ale widzimy, że ta liczba osób przyjętych, Ukraińców w państwach, które nie graniczą z Ukrainą, już pewnie gdzieś jest bliska, no może nie miliona, a pewnie 700-800 000, co pokazuje, że mamy te ruchy jednak w różne strony. Pamiętajmy o tym, że tak jak powiedziałem, te 250 000 to jest ruch w drugą stronę, tak? Także jeżeli po sobie to wszystko gdzieś tam popatrzymy na te liczby, to pewnie gdzieś tak to sporo mniej, tak, mamy w Polsce niż to przekroczeń granicy, ale to nie zmienia jakby tego zakresu wyzwania, z którymi się musimy mierzyć, o którym Pan powiedział. I na pewno wszystkie ręce na pokład. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że kryzys się nie skończył. To, że zdaliśmy pierwszą lekcję i na razie nie dopuściliśmy do katastrofy czy kryzysu humanitarnego na dużą skalę, to świetnie, tak, ale to nie znaczy, że już możemy powiedzieć sobie, że kryzys jest za nami. Nie jest za nami, będą różne jeszcze tutaj wyzwania dotyczące edukacji, rynku pracy, dotyczące służby zdrowia i z tym będziemy musieli sobie też również tutaj sobie poradzić i tutaj na pewno są wszystkie ręce na pokład. Trochę może przeskoczę do innego tematu. Dzisiaj Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej jednak też wydało taki komunikat, który uważam jest bardzo, bardzo pozytywny. 3,4 miliarda więcej na pomoc dla tak naprawdę 4 czy 5 państw. Dla nas trafi na pewno powyżej miliarda, więc to jest do tego te pieniądze, które są z innych miejsc już takiej pierwszej doraźnej pomocy. To znaczy, że mam dziś około 6 miliardów złotych w krótkim dystansie, znaczy w krótkim okresie będziemy mogli przeznaczyć na pomoc bezpośrednio uchodźcom. To są jednak spore środki. Mamy do czynienia również z takim bardzo ciekawym pomysłem, który widzę też wychodzi bardzo na zapotrzebowanie. 10 000 miejsc w szpitalach w całej Unii Europejskiej dla osób, które trafiają do państw bezpośrednio graniczących z Ukrainą, które są na przykład chore na raka czy na jakieś poważne choroby. One będą relokowane, bo wiadomo, że służba zdrowia nasza sobie z tym wszystkim nie poradzi. A więc kolejne kwestie to są również nauczanie zdalne dla dzieci. To jest też poważny problem. Wydaje mi się, że dzisiaj jakby też ta Unia Europejska odpowiada na tak wiele różnego rodzaju wyzwań w odpowiedni sposób, że tylko można odetchnąć, powiedzieć na całe szczęście, jesteśmy w Unii Europejskiej i nikt nie zdążył nas z niej wyprowadzić. Dziękuję bardzo. Teraz nasz pierwszy słuchacz. Proszę, Marta. Dobry wieczór, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Ja sobie przygotowałam wiele pytań, ale żeby skracać i też nie prowadzić dysonansu, pewnie parę razy będę się starała zapytać pana o różne rzeczy. Pierwsza taka, która mi przychodzi do głowy, to jest mądra pomoc, tak? No bo wiemy, że pomagać można i właściwie trzeba, bo to jest nasz obowiązek jako człowieka. Natomiast też nie każda pomoc jest trafiona. I jak tą pomoc zorganizować, czy w jakiś sposób pomagać, żeby ona pomagała albo była celowa, tak? A nie wydawane bez sensu pieniądze, z których i tak nic nie będzie i nie przyniosą żadnego pożytku. I druga kwestia, która mnie osobiście bardzo interesuje i którą widać w tej chwili, która mi zaczyna być widać, to są procesy, które będą zachodziły w Polsce, czyli reakcje społeczeństwa na różne rzeczy, reakcje społeczeństwa, czy to na fake newsy, czy nie na fake newsy, skierowane przeciw ukraińskim emigrantom, czy gościom, jak nie, w zależności od tego, kto o tym mówi. I w jaki sposób przeciwdziałać takim oddolnym ruchom, bądź myślę, że to czasami jest też kierowane strachem po prostu, tak? Jak kierować tym dialogiem, żeby nie było tak, że za pół roku Ukraińcy z największych przyjaciół staną się największym wrogiem społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Pani, odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące pomagania, to oczywiście, znaczy pomaganie nie jest bardzo skomplikowane,
natomiast trzeba wiedzieć, jak to robić. Powiem więcej, to jest trochę, powiem, no tak kolokwialnie może powiem, to jest trochę jak śrubokręt, prawda? Mamy śrubokręt, który jest bardzo prostym narzędziem, ale trzeba wiedzieć, jak go użyć. Ktoś nam musi raz pokazać, jak go użyć i wtedy natychmiast go już będzie wiedzieć, jak używać. Trochę tak jak z pomaganiem. Jeżeli próbujemy zrobić pomaganie, ja też na początku, wtedy, kiedy zaczął się kryzys, starałem się w mediach bardzo mocno powiedzieć, szanowni państwo, świetnie, że chcecie pomagać, ale to nie jest dobry moment na wietrzenie waszych szaf, bo to jest głupie pomaganie. Tak? Jeżeli wszyscy patrzymy sobie i podstawową rzeczą jest to, jeżeli chcę przekazać rzeczy, to czy to jest rzecz taka, którą ja również chciałbym założyć? Jeżeli jest to rzecz, która nie chciałbym już jej założyć, bo jest albo stara, albo nie podoba mi się już i tak dalej, to niekoniecznie ona musi komuś innemu się spodobać, tak? A więc to są inne miejsca, żeby te rzeczy można było się podzielić. Generalnie pomaganie polega na zasadzie on request, czyli na prośbę. Dlaczego na prośbę? Najlepiej wiedzą to organizacje pozarządowe, które są bezpośrednio zajmują się pomocą. One powiedzą, teraz potrzebujemy pampersów. Za chwilę powiedzą, nie potrzebujemy pampersów, bo już mamy pampersy. Ja powiem taką może historię, jak wygląda taka też może też trochę kolokwialną, ale moim zdaniem ona też jest w miarę niezła. Otóż jest pewna wioska, w której jest wioska na Mazowszu, w którym jeden z gospodarzy zaczyna hodować owce. Wszyscy się go śmieją, baca, baca, baca. Prawda? No ale wtedy, kiedy on nie przejmuje z tym specjalnie, te owce mają futro, są strzyżone, sprzedaje i kupuje sobie najnowszy model samochodu za to, bo tak świetnie zarobił. W następnym roku już wszyscy hodują owce, natomiast on sprzedał te owce, prawda? Wszyscy hodują owce, wiadomo, że ceny natychmiast spadają, no bo jest bardzo duża podaż tej wełny, nikt nie będzie chciał chodzić non-stop w tych swetrach z owczej wełny, prawda? A więc jakby wszyscy się wkurzeni, nie zarabiają na te pieniądze, bo było za dużo. Bardzo podobnie jest to z pomaganiem, że musimy patrzeć, co nam jest potrzebne. Musi być pewnego rodzaju dywersyfikacja. Inne organizacje pozarządowe to robią. Kiedy ja chodzę na dworzec, teraz tak naprawdę już nie ma ta pomoc już jest niepotrzebna, ale kiedy pierwszy dzień chodziłem na dworzec, nigdy nie chodziłem najpierw do sklepu, tylko podchodziłem do osób, które zarządzały tymi dworcami, pytałem się, co potrzebujecie. Jednego dnia usłyszałem, wie pan co, potrzebujemy zupek, bo nam się skończyły, taki do zalania. Poszedłem, kupiłem zupki. Na drugi dzień przyszedłem, powiedziałem, wie pan co, środki czystości nam się spoczyły. Może pan przynieść szampony takie małe, żeby można było rozdawać tym osobom, to by nam się przydały, bo nikt o tym nie pamięta, kiedy ucieka. No to kupiliśmy szampony. Następnego dnia mnie to bardzo mocno mnie to tak też ujęło za serce, bo ten ochroniarz zobaczył, że my tak przychodzimy z żoną, już po raz kolejny pytamy się, znaczy ten wolontariusz, przepraszam, pytamy się o to i powiedział, wiecie państwo, tak wyglądacie, to ja pozwolę sobie zapytać, a kupicie Kinder Niespodzianki, prawda? A więc to było też tego typu pomoc, prawda? A więc poszliśmy, kupiliśmy Kinder Niespodzianki. A więc to zawsze jest taki sposób trochę pomagania, to zapytanie. Jeżeli ja nie do końca wiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać. To jest troszkę tak jak też z osobami niepełnosprawnymi. My się boimy osób niepełnosprawnych bardzo często, bo nie wiedziemy, jak im pomóc. Natomiast ja zawsze swoim studentom i też osobom mówię o tym, zapytaj, co dana osoba potrzebuje. Bo widzimy na przykład, że osoba ma problem z podjechaniem wózkiem na przykład pod jakiś podjazd, prawda? Ja podchodzę, nie mówię od razu, nie chwytam tego wózka i próbuję go wnieść, tylko podchodzę do tej osoby, traktuję ją podmiotowo, zapytając, przepraszam, czy panu lub pani może pomóc, tak? Często słyszę, nie, ja sobie dam radę, po prostu muszę to sama zrobić, tak? Nie potrzebuję pomocy, prawda? No to odchodzę, prawda? Nie na siłę. Trochę tak na tym polega to pomaganie, tak? Musimy w pewien sposób zapytać osób, żeby ich nie upokorzyć, upodmiotawiać, bo ta pomoc, dawanie pomocy jest trudne, ale przyjmowanie pomocy jest również trudne. I musimy sobie z tego bardzo dobrze zdawać sprawę. A więc jakby króciutko odpowiadając na Pani pytanie, trzeba zapytać, co jest w danym momencie potrzebne. Ludzi, którzy są on the ground, czyli są w tym momencie, pomagają i oni będą wiedzieć najlepiej, co można to zrobić. Czasami po prostu potrzeba posiedzieć następujące rzeczy. Wie Pan co, niech Pan posiedzi z nimi chwilę, pogada, tak? I tyle. To też jest świetna pomoc momentami. Natomiast na drugie Pani pytanie, które, może leciało mi, przepraszam, z głowy, skupiłem się na pierwszym. Drugie było trudniejsze, chyba mi się wydaje, ale proszę powtórzyć jeszcze raz, może Pani, bo uciekło mi z głowy, przepraszam. Jak doprowadzić do tego, żeby za pół roku grać? Jasne, już pamiętam, oczywiście. Z największymi wrogami. Tak, napięcia. Mhm. Tak, to jest bardzo trudne pytanie. No niezmiernie trudne pytanie, tak? Znaczy, ja przed tym ostrzegam,
tak? Mówiąc o tym, że to jest niechybne, to jest bardzo trudno mi znaleźć jakąś receptę. Moją receptą jest tylko liczba. Otóż jeżeli będziemy spotykali się jako społeczeństwo, nie mówię ja czy pani, która zadaje pytanie, tylko będziemy spotykać się ciągle z pewnymi problemami. Moja kolejka do szpitala się przesunęła, moje dziecko nie trafiło do takiej szkoły. Czy to jest prawda, czy nie, to jest nie ma znaczenia. Ale jeżeli będziemy wierzyć w ten przekaz taki, ze względu na bardzo dużą liczbę ludzi, którzy będziemy spotykać w różnych miejscach, to zaczniemy jakby postrzegać to jako element, który wpływa bezpośrednio na nasze życie. Czyli nasz dobrostan pogorszył się w wyniku napływu uchodźców. Na razie nasz dobrostan się poprawił. Dlaczego się poprawił? Bo pomagamy. Tak? Jesteśmy tymi, którzy pomagają. To jest w ogóle przecież psychologicznie super sprawa, prawda? Leczymy jeszcze nasze trochę złe zachowanie z granicy białorusko-polskiej, kiedy mieliśmy dzieci z Michałowa, dużo ludzi tego nie rozumiało, nie wiedziało jak pomóc, nie wiedziało jak się zachować tym wszystkim, ale wiedziało, że coś jest nie tak, że no, czuliśmy, większość społeczeństwa mimo tego nawet, że nie stawała, jakby nie jechała na granicę nie pomagać, to bym czuła, że coś tu jest nie tak. I teraz nagle możemy trochę wyleczyć swój problem troszkę taki psychologiczny, który żeśmy nabyli w czasie granicy białorusko-polskiej, kiedy były pushbacki, były te wszystkie zdjęcia, był ten problem, który mieliśmy na granicy. Oczywiście i wtedy to oczywiście była kwestia prowokacji Łukaszenki i tak dalej, ale nikogo nie zwalniało to z tego, żeby jednak dzieci wywożone w nocy do lasu to nie jest coś, co byśmy chcieli jako społeczeństwo, jako Polacy ze swoją gościnnością przeżywać. I pewnie dlatego teraz też w taki sposób się, wydaje mi się, zachowujemy, że dlatego pomagamy. Czyli liczba tu jest kluczowa oczywiście, natomiast też również pewne informowanie cały czas, że to są jednak uchodźcy, to jest wojna, że to są pewne rzeczy. Ja często, kiedy jestem postawiony pod ścianą trochę w takich dyskusjach, a Państwo na razie tego jeszcze na szczęście nie zrobiliście, kiedy jestem pod ścianą kompletnie, to mówię, wyobraź sobie, że to dotyka Ciebie. Tak? Bo wydawało nam się to nieprawdopodobne, ale jednak widzimy wojnę pełnoskalową za naszymi granicami. A gdyby dotknęło to Ciebie, to jak byś chciał być traktowany, tak? I czasami ludzie zmieniają na swoją perspektywę, kiedy próbują sobie uzmysłowić. Ja czasami również ze swoimi studentami zadaję im takie pytanie, opisz siebie jako uchodźcę. Tak? Co to znaczy? Ty jako uchodźca. I to są fascynujące eseje, prawda? W momencie wchodzimy trochę w inną rolę. Odgrywamy trochę rolę, którą byśmy nigdy nie chcieli zagrać, na pewno nigdy nie chcieliśmy zagrać, ale staramy sobie ją rozwijać, staramy sobie ją tak w ten sposób przećwiczyć, prawda? Nigdy nie w tym teatrze nie zagramy na szczęście, obyśmy nie zagrali, ale próbujemy ją przećwiczyć, prawda? Jak to wygląda. I trochę nabieramy innej perspektywy. Tak może odpowiem na to pytanie. Dziękuję. Ja mam tutaj pytanie od jednego z wstydliwego naszego słuchacza, o Niku Lucyfer. I pytanie jest takie. Jakie powinno być rozwiązanie systemowe dotyczące uchodźców? Czy to jest ten Lucyfer z serialu na Netflixie? Nie wiem, może. Ale pytanie jest takie. Jakie powinno być rozwiązanie systemowe dotyczące uchodźców, jeśli mówimy o infrastrukturze mieszkaniowej? A drugie pytanie jest, na ile Polska jest w stanie zasymilować uchodźców do pracy w Polsce? Dobra, to od razu drugie pytanie. Nie asymilujemy nikogo. Nie da się nikogo zasymilować. Tak, to jest podstawowe rozróżnienie. Asymilacja jest procesem indywidualnym i następuje pokoleniowo. Zasymilować to znaczy przejąć kulturę, to znaczy kompletnie jakby wejść do społeczeństwa przyjmującego. Zaczynamy jakby funkcjonować tak jak do społeczeństwa, mimo tego, że mamy inny kolor skóry na przykład, ale jesteśmy zasymilowani wtedy, kiedy wyznajemy wartości szerokie, ale w państwie przyjmującym. Nigdy się nie robisz to w pierwszym pokoleniu. Znaczy nie możemy nagle zadeklarować, że w ogóle kompletnie nic nas nie łączy z innym państwem, z którego pochodzimy w pierwszym pokoleniu. W drugim jest to jeszcze trudne, ale w trzecim pewnie już tak. A więc asymilacja jest bardzo takim procesem, które prawdopodobnie chodzi tutaj w pytaniu o integrację, prawda? Bo to muszą być dwa terminy. Integracja, asymilacja. Integracja oczywiście tak, natomiast w przypadku rynku pracy to dotyczy kwalifikacji. I teraz, jeżeli patrzymy sobie na nasze rynki, ja na Twitterze kilka dni temu opublikowałem takie króciutkie dane statystyczne dotyczące, w jakich sektorach pracują Ukraińcy. No i to nie są w większości przypadków miejsca pracy dla kobiet, tak? Mimo tego, że oczywiście mieliśmy 63% mężczyzn i 37% kobiet przed wojną, tak? Dzisiaj ta oczywiście ta
ta statystyka się odwróciła, tak, ponieważ mamy więcej kobiet niż mężczyzn, ale nasz rynek pracy, ten taki, który jest chłonny, jest raczej taki zmaskulinizowany, nie sfeminizowany, tylko zmaskulinizowany i to też będzie wyzwanie. Natomiast znów wracamy do liczby. Jeżeli będziemy, staniemy jakby pod taką potrzebą zintegrowania 250 tysięcy, to damy radę, ale 500 tysięcy już nie. Prawda? Więc jakby to wracamy do pewnej liczby, czyli na pewno damy sobie radę w pewnym takim no, perspektywie, powiedzmy na pewno nie tygodnia czy dwóch, ale miesięcy, zintegrować większość osób, które są teraz w Polsce, ale gdy byłoby to więcej, będziemy mieli już duże problemy, żeby w taki sposób do tego podejść, jeśli chodzi o zintegrację na rynku pracy. Ponadto pamiętajmy o tym, że część kobiet również jest tutaj z takimi przerwanymi kwalifikacjami, bo na przykład są to młode kobiety z dziećmi, one często po studiach nie pracowały na przykład, czy po szkole nie pracowały, tylko od razu miały dzieci, tak, miały tego doświadczenia. Czyli te doświadczenia muszą nabyć, ale my trochę umiemy to robić, bo mamy dobrze rozwinięty ten system pośrednictwa, szkoleń itd., itd. Mamy pieniądze unijne też na to, a więc tutaj pewnie da się to zrobić, tylko to będzie troszkę dłużej trwało, absolutnie tak. To jest kwestia tak naprawdę liczby i czasu. No i polskiego rynku pracy, czy nas nie uderzy bardzo mocno tak zwany Polski Ład, sankcje na Rosję, no to pewne koszty trzeba będzie po prostu tego również pewnie ponieść na rynku pracy. Miejmy nadzieję, że nie jakieś bardzo duże, ale to pewne procesy tam się nałożą. Na razie wiemy o tym, mieliśmy około miliona obywateli Ukrainy i bezrobocie nam w żaden sposób nie wzrastało, nawet było pozytywne, bo nam rosło zatrudnienie. Czyli osób, które płacą podatki, składki ubezpieczeniowe, to było bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. Nie sądzę, żeby to się jakoś w zasadniczy sposób zmieniło. Będzie to większe wyzwanie, ale przy tych liczbach, o których mówię, nie przewiduję, żeby to było jakimś zasadniczym dużym problemem. I znowu mi uciekło pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie było, jakie powinny być rozwiązania systemowe dotyczące uchodźców, jeśli mówimy o infrastrukturze mieszkaniowej? Tak naprawdę rozwiązanie systemowe musi być w pewien sposób przewidywane etapowo. Wiemy o tym, że dzisiaj Polska jako kraj ma do dyspozycji, tak szacowaliśmy, mniej więcej 150, jak się bardzo ściśniemy, to 200 tysięcy miejsc, z których mogą ci uchodźcy trafić. Ale wiemy o tym, że mamy milion, tam milion z kawałkiem, prawda? Czyli reszta jest albo w pensjonatach, albo w hotelach, albo w domach prywatnych, albo wynajęła mieszkanie w innych miejscach, prawda? W Warszawie nie ma już miejsca do wynajęcia, tak? Już nie ma kompletnie żadnych mieszkań do wynajęcia, prawda? Czyli te kilkanaście tysięcy mieszkań, które były wolne, zakładam, że większość z nich zawili właśnie Ukraińcy, prawda? A więc tutaj też oni w taki sposób zaczęli funkcjonować, prawda? A więc musimy się przygotować na to, że jednak będziemy mieli przez pewien czas masowe takie ośrodki pobytu tymczasowego, który nie będzie kilkanaście tysięcy, ale może być po kilkaset osób w jednym miejscu, tak. To musi być wykorzystywanie też całej tej infrastruktury różnych funduszów czasu pracowniczych, różnych hoteli takich, tak dalej, ośrodków rządowych i tak dalej. To oczywiście nie jest wiele, ale tu wszystkie muszą być ręce na pokład położone. Prawda? Ale z drugiej strony, jak tutaj przemieszczać ludzi na przykład jakiegoś ośrodka rządowego, wojskowego, który jest w środku lasu, prawda? No to jest też bardzo kontrowersyjne, bo nikt do pracy nie pójdzie, jak te dzieci mają tam szkoły, prawda, to chcielibyśmy jakoś integrować. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, a więc takie z jednej strony jednak takie hale, gdzie są podzielone na boksy z intymnością przez pewien czas, ok. Następnie tak zwane osiedla modułowe, to są domy modułowe, które są tak, stawia się takie mieszkania malutkie. Wiecie Państwo, to troszeczkę przypomina, tak z daleka przypomina, możecie sobie znaleźć w internecie, tak zwane amerykańskie osiedla w domkach kempingowych. Tak? Tu mamy takie duże przestrzenie, gdzie tych domków kempingowych jest sporo, prawda, i tak ludzie też funkcjonują. To nie jest optymalne rozwiązanie, ale jesteśmy w kryzysie. Musimy popatrzeć na te rozwiązania, prawda? Natomiast w pewnej perspektywie, jeżeli się okaże, że duża część z tych osób, co czego nie zakładamy, będzie chciała jednak zostać w Polsce, to wtedy musimy po prostu myśleć nad bardzo szybkim przyspieszeniem budowania mieszkań komunalnych na wynajem i tak dalej, nie tylko dla Ukraińców, ale dla Polaków. Często jest teraz tak, że przed kryzysem się nie daje czegoś zrobić, a w kryzysie się daje, tak? Bo jest nagle takie spięcie i nagle się okazuje. Może będzie tak, zastanawiam się, może, w dużym cudzysłowie, z dużym znakiem zapytania,
że ten, przed tym stanęliśmy, spowoduje w przestrzeni kilku lat rozwiązanie polskiego problemu mieszkaniowego. Tak, bo może pewne przepisy da się nagle zmienić, tak, może będzie uruchomienie dużych wolnej powierzchni w niektórych miejscach, które są, a które są trzymane nie wiadomo na co, prawda? A więc może to się w pewien sposób uruchomi i to w pewien sposób da się zadziałać. Tu oczywiście inwestycje państwa są bardzo potrzebne, tak? Mamy napięcie, bo z jednej strony armia, konieczność wydatki na armię, na ile te pieniądze społeczne będą tutaj możliwe, zobaczymy. Ale wcale nie wykluczam takiego scenariusza, uważam go za mało prawdopodobny, ale nie wykluczony, tak? Że tak może to nastąpić. A więc z jednej strony najpierw hale z intymnością, z boksami, dalej mieszkania modułowe, a dalej budowanie jednak szybko, remonty, gdzie możemy zrobić, przygotowanie budowy mieszkań po to, żeby za rok, za dwa podaż tych mieszkań była większa i zapewnić ten popyt, który będzie. Na pewno jest to chyba kluczowe wyzwanie, jeśli chodzi o zapewnienie dachu nad głową na ten moment. Dziękuję. I jeszcze pytanie od użytkownika Nic o mnie log, aby czytać. Czy wobec globalnego ocieplenia oraz wojny na Ukrainie nie należy się spodziewać wzrostu cen żywności w Polsce, zwłaszcza chleba oraz warzyw, a także mięsa drobowego i wieprzowego? Ja myślę, że na to pytanie dobrze było, żeby ktoś odpowiedział, kto zajmuje się inflacją, tego typu procesami. Ja zajmuję się migracjami. Troszkę staram się wybiegać poza moją problematykę, bo ona trochę jest też taką problematyką, która związana jest z migracjami i rozwiązywaniem kryzysów migracyjnych. Na to pytanie mi ciężko odpowiedzieć. Mogę tylko przytoczyć ludzi, którym ufam, którzy znają się na tych procesach, więc to nie są moje analizy, tylko ja jestem w pewien sposób pośrednikiem. To mówią, że to jest bardzo poważne wyzwanie też, jeśli chodzi o ceny żywności. Tylko pamiętajmy o tym, że tam się nakłada kilka kwestii. Nie tylko i wyłącznie produkcja, sankcja, ale również kwestie dotyczące Polskiego Ładu, który uderzył bardzo mocno w piekarnie. To jest kwestie dotyczące podwyżek gazu, wszystkich tych rzeczy. To nie jest tak, że to jest jakby jeden, wojna powodowała nam wzrosty. Pamiętajmy o tym, że już przed wojną, patrząc na ceny gazu, ceny ropy, Polski Ład i tak dalej, duża część z tych osób mówi o tym, że albo musiała zamknąć swoje przedsiębiorstwo, albo wyraźnie podwyższyć cenę. Więc do tego jeszcze dochodzi nam wojna i rzeczywiście tutaj to ten problem istnieje. Jak patrzyłem sobie na inflację, chyba dzisiaj były wskaźniki takie niezależne pokazane, no to ona się wymyka już tym 10% i pewnie zobaczymy bliżej 15%. To teraz sobie wyobraźmy koszyk nasz usług, prawda, przy 15% inflacji, gdzie żywność na pewno będzie problemem. Tylko chcę bardzo jasno zaznaczyć, wojna w Ukrainie jest odpowiedzialna za ten wzrost, ale tak jak mówią ludzie, którzy nas tym znają, w bardzo niewielkim procencie. Są inne czynniki, które bardziej wpływają na cenę niż sama wojna. Dziękuję. A ja mam jeszcze takie pytanie. Czy uważa pan, że rząd będzie apelował o tutaj uruchomienie procedur relokacji tych uchodźców? Jak może Europa odpowiedzieć na taki apel w momencie, kiedy Polska nie była chętna przyjąć w kryzysie migracyjnym osób z Syrii w ilości 7000? Chyba to są dwa różne procesy jednak, tak? Znaczy wtedy mieliśmy tę tak zwaną relokację obowiązkową z punktu widzenia państwa. Pamiętajmy, że to nie była relokacja mówiąca o tym, że są uchodźcy, którzy się wsadza i na siłę do Polski przysyła, prawda? To była relokacja, w której państwa członkowskie miały przyjąć tych, którzy zgodzą się przyjechać do Polski. Polska odmówiła czegoś takiego formy. Natomiast ta relokacja, którą dzisiaj jest, to są czysto deklaracje państw, prawda? I teraz troszkę inna sytuacja. Wiecie państwo, to jest też taka trochę jednak w polityce, to jest też taki element, może on nie jest specjalnie dobry, ale oczywisty. Wtedy, kiedy traktujemy coś, co jest bliżej nas albo dalej od nas. I to jest w pewien sposób nasza wojna. Nawet nie nasza polska, tylko nasza europejska. Jeżeli jest jakaś wojna w Syrii, prawda, to powiem, że to Amerykanie, niech odbiorą odpowiedzialność. Przypomnę państwu, że na przykład duża część polityków polskiej prawicy konflikcie w 2015 roku mówiła, to niech tych Syryjczyków zabierze Arabia Saudyjska, tak? Albo niech oni jadą sobie do innych państw arabskich, prawda? Bo to jest wasz problem, to jest waszego kontynentu, waszej części regionu problem, prawda?
I to jest trochę teraz nasz problem, gdybyśmy tak chcieli do tego podejść, prawda? I teraz my rzeczywiście przyjmujemy tych migrantów, bo to jest w cudzysłowie trochę nasza wojna, tak? Ale to są dwie różne relokacje. Tamta relokacja była inaczej pomyślana, ona skończyła się porażką nie z powodu Polski. Ona się skończyła porażką, była po prostu bardzo źle pomyślana i komunikowana. Tak? Tu Polska się tylko przyłożyła, tak, do tego, ale to nie można powiedzieć, żeby Polska ponosiła odpowiedzialność za fiasko relokacji. Państwem, którym jedynie wywiązał się ze swoich zobowiązań w 2015 roku, czy 2016, była Malta. Żadne inne państwo nie wywiązało się z zobowiązań, a nawet Niemcy. Tak, a więc jakby to musimy powiedzieć sobie, żeby rozróżnić te dwie relokacje. Czy uruchomiona relokacja? Ona jest codziennie. Ona nigdy nikt nie napisał, nie zadzwonił dzwonkiem, uwaga, zaczynamy relokować. Tylko jest otwarta granica, nikt jej nie zamyka. Mamy Unia Europejska, która wydała wytyczne, mówiąc o tym, 90 dni osoby z paszportami biometrycznymi, dopóki nie będą dodatkowych dokumentów, mogą się poruszać w ramach Unii Europejskiej bez żadnych problemów. One są traktowani tak, jakby mieli swobodny przepływ osób. A więc ta relokacja się odbywa codziennie. Bez żadnego sygnału 700 czy 800 tysięcy ludzi z Polski wyjechało do innych państw. Prawda? A więc jakby ona jest. Czy rząd poprosi taką oficjalną relokację? Znaczy ta relokacja jest trochę niebezpieczna, ponieważ ona zawsze budzi kontrowersje, mianowicie handel ludźmi, różnego rodzaju tego problemy są, no bo ci ludzie wsiadają do jakichś tramwajów, ale do jakichś autobusów czy samochodów i jadą do innego państwa, niekoniecznie wiedzą, kto ich tak naprawdę tam wiezie. Więc to zawsze są w kryzysach migracyjnych tego typu niebezpieczeństwa. Ja wolałbym, żeby to zrobiło państwo po prostu, które można tym zapanować. Ale nie wątpię, żeby tutaj jakby w pewnym momencie rząd Mateusza Morawieckiego powiedział, tak, chcemy poprosić o relokację i zrobić to w cywilizowany sposób, no bo to się nie mieści jakby w logice politycznej, tak, tej czystej logice politycznej, bo to byłoby zaprzeczeniem trochę wcześniejszych. My możemy sobie dzisiaj mówić, czym się różniła relokacja wtedy i tutaj. Natomiast jakby przeciętny, wydaje mi się, wyborca Prawa i Sprawiedliwości nie zrozumie tego, tak, jaka jest różnica między tymi relokacjami. Dlaczego wtedy było źle? Ja też uważam, że wtedy było źle, absolutnie, prawda, a teraz jest dobrze, tak, tą relokację. Po prostu to będzie jakiś sygnał, który zaburzy trochę linię polityczną i może być problemem, tak, komunikacyjnym, dlatego pewnie to się nie stanie. Dziękujemy. Bardzo proszę jeszcze Marta o jedno pytanko. Dziękuję. Panie profesorze, poczułam bardzo ciekawe kwestie ze względu na wydolność temu, tak? Wiemy w tej chwili, że większość uchodźców jest rozlokowana w domach prywatnych, zajmuje mieszkania bądź przebywa w miejscach, za które płacą prywatne osoby. I teraz mamy tą kwestię związaną z inflacją, z wyższymi cenami życia, z polskim ładem, z którym my się borykamy na co dzień. W jaki sposób rząd bądź państwo powinno wspomóc i przejąć te kwestie, czy to jest w ogóle możliwe dla tak ogromnej liczby ludzi, która będzie napływać, żeby to trwało i nie zakończyło się za miesiąc, tak? No bo umówmy się, że każdy z nas też ma ograniczony zasób gotówki. Myślę, że nie wszyscy wygraliśmy w totolotka. No i za chwilę zacznie się problem, co zrobić z tym. Tak, znaczy, wie pani, znaczy, ja myślę, że problem pieniędzy nie istnieje w tym przypadku. Znaczy, bo ja uważam, że tak jak kiedyś pan prezes Glapiński powiedział, że mamy nieograniczoną ilość gotówki, to my możemy teraz powtórzyć, w przypadku uchodźców mamy nieograniczoną ilość gotówki, którą można zorganizować na pomoc dla tych uchodźców. Z tego powodu, że jakby mamy konsensus po stronie Unii Europejskiej. Dzisiaj na każdego uchodźcę z pieniędzy już zadeklarowanych mamy 1000 euro, łącznie z dziećmi, prawda? To nie jest mało pieniędzy, prawda? Żebyśmy teraz na tą pierwszą pomoc, nie mówiąc dalej. Ponadto pamiętajcie państwo, duża część rzeczy, że to jednak część z tych osób, większa część pójdzie do pracy, zacznie zarabiać, zacznie płacić podatki, składki ubezpieczeniowe, prawda? A więc to jest dla gospodarki generalnie pozytywny proces, tak? A więc tutaj ja nie widzę większego tutaj problemu. Znaczy moim zdaniem jakby kwestia ekonomiczna w tym przypadku, jakby kto to sfinansuje, praktycznie nie istnieje. Jeżeli jesteśmy w stanie, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w stanie, to co dzisiaj jest debata dotycząca wydatków zbrojeniowych, mamy wydawać w krótkim czasie 100 miliardów złotych na zbrojenie, czego ja nie jestem przeciwnikiem, bo zdaję sobie sprawę z geopolityki, widzę, że musimy się zbroić, bo Rosja jest nieodpowiedzialna i kompletnie niekontrolowalna. Musimy być silną, musimy mieć silną armię, dobrze wyposażoną i to jest absolutnie konieczne. Ale naprawdę
patrząc na tego typu wydatki, to ułamek procenta z tych pieniędzy, które będą szły na armię, wystarczy, żeby spokojnie sobie zainwestować w tych ludzi, żeby później za chwilę oni się sami utrzymali. Więc to naprawdę nie istnieje kwestia pieniędzy. W tym przypadku już chodzi o pomoc uchodźcom. Oczywiście to jest to, co pani powiedziała, jest bardzo słuszne. To chodzi o nasze pieniądze z kieszeni wyciągane, nas, ludzi, czyli którzy własnymi pieniędzmi po opodatkowaniu wspomagają ludzi w potrzebie i to jest bardzo szczytne, ale oczywiście gdzieś się kiedyś zakończy. Każdy z nas ma swoje wydatki, swoje czynsze i tak dalej. To jest ten przykład hoteli, o którym ja od paru dni już mówię. Mianowicie hotele pomagają oczywiście, przyjęły, ale już widzimy o tym, że oni mają pracowników, mają swoje ograniczenia i święta to będzie pierwszy okres, kiedy muszą zwolnić część przestrzeni, bo przyjadą goście, a majówka to jak wiemy nad morzem jest pierwszy termin, kiedy są wszystkie miejsca zajęte. I w tym roku pewnie bardzo będzie podobnie, więc te osoby, które teraz mieszkają, muszą gdzieś iść w innych miejscach mieszkać, prawda? I tutaj musi wejść państwo. No po coś to państwo jest, prawda? Właśnie tutaj musi wejść państwo, które musi zarządzić tym kryzysem, bardzo podobnie z pieniędzmi. Za chwilę przestaniemy my finansować żywność, leki i tak dalej, prawda? Wszystkie te rzeczy i musi przyjąć to państwo. A to jest problem państwa, skąd weźmie na to pieniądze, bo to państwo wie, skąd wziąć te pieniądze. Jeżeli państwo nie wie, skąd wziąć te pieniądze, to proszę zobaczyć ogłoszenie dzisiejsze po Komisji Europejskiej i już będzie wiedziało, skąd wziąć te pieniądze. Ponadto, jeżeli miałbym już być tak absolutnie brutalny, to mamy taką może nie do końca prawdziwą, ale realną alternatywę. Izba dyscyplinarna, pomoc uchodźcom. Co jest ważniejsze dzisiaj? Tak? Co jest ważniejsze? Czy Izba dyscyplinarna, jakiś prawda, czysto polityczny, nie wiadomo po co stworzony problem, a z drugiej strony pomoc ludziom, którzy są w potrzebie. Ja nie mam tej alternatywy w żaden sposób. To zależy właśnie, kogo pan pyta, bo myślę, że pan Ziobro by tutaj nam odpowiedział inaczej. I pan, ja nie chcę wchodzić w jakąś debatę polityczną, tylko ja po prostu daję alternatywę. Ja nie jestem politykiem. Daję politykom alternatywę. Jeżeli jest taka sytuacja, to co zrobicie? Jeżeli macie, mówiąc już tak absolutnie, macie kobiety z dziećmi, które uciekają przed ruskimi bombami, a z drugiej strony jakąś efemerydę Izby Dyscyplinarnej. Co jest ważniejsze? Ja nie mam tego dylematu. Jeżeli politycy mają ten dylemat, to jest ich problem, prawdę mówiąc. Ale ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć jako człowiek. Nie mieści mi się po prostu w moim prostym głowie. Jak taka alternatywa można mieć i nie zrobić nic w tej sprawie? No jutro będziemy mieli taki test. Ja mam nadzieję, że ktoś z polityków może zobaczy to, co dzisiaj mówimy i zapyta to pytanie z mównicy sejmowej, zapyta jedną czy dwie osoby, co jest, jaka jest alternatywa, tak? Nie alternatywą jest jakieś wydatki, prawda, nie wiadomo, budowy dróg, jakieś podobne rzeczy, KPO i tak dalej. Nie, alternatywą jest z jednej strony Izba Dyscyplinarna, a z drugiej strony po dobrym przerobieniu trochę KPO, pomoc bezpośrednio uchodźcom, tym, którym udzielimy schronienia. Dla mnie jest proste. Dobrze, a jak by pan oceniał właśnie tutaj działania rządu w kwestii pomagania uchodźcom? Czy uważa pan, że wszystkie działania, które zostały podjęte we właściwy sposób? Czy można byłoby coś zrobić lepiej? Czy w ogóle możemy tutaj mówić, że to rząd coś zorganizował? Czy bardziej pan widzi, że to właśnie ludzie, samorządy i zwykłe obywatele? I organizacje. Dokładnie, i organizacje pozarządowe działają. Wiecie państwo, jasne, wiecie państwo, znaczy jakby to jest trochę skomplikowane pytanie, bo na zarządzanie kryzysami migracyjnymi składają się cztery podmioty. Jeżeli wypada jeden z tych podmiotów, natychmiast to nie działa. To jest społeczeństwo obywatelskie, czyli wolontariusze, my wszyscy jako społeczeństwo, organizacje pozarządowe, które są on the ground i mają największą wiedzę, jak z tym zarządzać, co potrzeba, to co żeśmy pierwsze pytanie mówili, prawda? To znaczy jak pomagać. To są samorządy i to jest rząd. I każdy musi grać swoją rolę. Jeżeli zaczyna rząd ustawiać pomoc bez kontaktu z organizacjami pozarządowymi, to robi błędy, bo nie wie tak naprawdę, co pomaga. To jest trochę tak, jakby właśnie chciał przewietrzyć szafę, tak? Nie wie, co potrzeba, tak? A jeżeli zaprosi te organizacje pozarządowe, one powiedzą mu, co potrzeba, to wtedy przyjmuje ustawę taką, która odpowiada na poszczególne wyzwania, prawda? I to jest normalna sytuacja. Wtedy zarządzamy. Wtedy mamy organizacje pozarządowe zarządzają wolontariuszami, a samorządy w ramach własnych tutaj, tak jak z moją prerogatywą, organizują pomoc na miejscu, tam w swoich miejscach rzeczy. Ale rząd jakby jest od rządzenia, od zarządzaniem kryzysem i uchwalaniem ustaw, przygotowania ustaw. Prawda? I my tu mamy jakby teraz współpracę tych czterech podmiotów, tylko moim zdaniem rząd jest ciągle, znaczy trochę spóźniony, bo kiedy zamiast zapytać, to się dowiaduje, kiedy dany problem wystąpi.
Przecież my mówiliśmy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Tak? Tylko że rząd się orientuje wtedy, kiedy to już dany problem wystąpi. Tak? Pierwsze hasło, nie będzie w Polsce ośrodków nazwanych obozami, to jest bardzo złe słowo, ale nie będzie ośrodków takiego pobytu masowego, bo przecież świetnie zarządzamy. Za dwa dni, za trzy dni, tak? Proszę bardzo, otwarty Torwar, Expo i 150 tysięcy miejsc tego typu miejsca, prawda? Dalej informacja mówiąca o tym, nie potrzebujemy relokacji, bo my sobie świetnie damy radę, ale jednocześnie za chwilę pociągi są wysyłane, trochę po cichu, ale są wysyłane do Niemiec, prosi się poszczególne państwa. Nie potrzebujemy Unii Europejskiej, a za chwilę mówimy, potrzebujemy namiotów, potrzebujemy środków medycznych, potrzebujemy tłumaczy i tak dalej, prawda? A więc jakby ja nie mam pretensji do rządu poza jedną rzeczą, że nie słucha się ludzi, którzy na tym znają i działa za późno. Bo jak zaczyna działać, to generalnie jest okej. Okay. Wesele, prawda? Gdyby posłuchano trochę nas, żeby jednak biometryczne paszporty wziąć, odłożyć tą kolejkę, to nie mielibyśmy kolejki. Za dwa tygodnie nie będzie problemu, te kolejki przejdą i się skończy. Ale można było tego uniknąć. Tego problemu, tak, kolejek przy urzędach można było tego uniknąć. Nie uniknięto, bo popełniono błąd, bo się nie posłuchano ludzi, którzy trochę wiedzą lepiej, jak to zrobić, prawda? Więc jakby ja uważam, że rząd działa w miarę dobrze, tylko jest spóźniony. A tutaj to zaniechanie spóźnienia to jest problemy poszczególnych ludzi. I tutaj jest ten element, tylko i wyłącznie. A jeszcze mam takie pytanie. Na ile jesteśmy w stanie przyjąć, że szkoły, na ile są w stanie przyjąć uchodźców i uczyć językiem właśnie tym systemem szkolnym ukraińskim, o można tak powiedzieć? Wie pan, szkoły raczej nie, tak, bo nie ma miejsc w tych szkołach. To jest inne miejsce, które będą pełniły rolę szkół. Jak pamiętacie, jak studiowaliście, czy jak uczyliście się, czy co pracowaliście w czasie pandemii, no to tak z ręką na sercu, ile osób robiło to w piżamie, tak? Ile osób robiło to z białą koszulą na zewnątrz, krótkimi spodenkami poniżej, prawda? Ile osób wyłączało kamerę po to, żeby wstać, wziąć sobie herbatę, żeby nie było widać, że jest krótki spodenek, prawda? Więc jakby mamy kryzys, tak? Czasami to uczenie, nie pogłębiać traumy wojenny traumą szkolną, czasami jest lepiej dostarczyć laptopa z internetem, żeby o danej porze dziecko sobie kliknęło w tą lekcję i po ukraińsku posłuchało matematyki, historii, czy ukraińskiego, czy jakkolwiek innego, bo to go trochę oswoi, przypomni mu pandemię i tak dalej, tak jak było to pandemii. Znaczy trochę wróci do normalności. Natomiast spychanie do polskich szkół tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te polskie mają wyporność. Pewnie dwie osoby w klasie da radę, ale 10 już nie. Prawda? Więc jakby to jest kolejne tego pytanie. Pamiętam o tym, że jesteśmy też w takim okresie do wakacji. Musimy przewidzieć do wakacji i później po wakacjach. Jeżeli większość dzieci ukraińskich zostanie z nami po wakacjach, to trzeba ten system inaczej przygotować. Ale na razie zarządzamy kryzysem i powinniśmy po prostu robić to zdalnie. Raz w tygodniu, wybrany dzień, dzieciaki przychodzą, są w polskich szkołach, idą na plastykę, idą na WF, uczą się polskiego, komunikują się ze swoimi koleżankami i kolegami w polskich szkołach, ale raz. Jeżeli będą robić to codziennie, to będzie dla nich trauma, nie będą chodzić i będą z tym problemy, tak? Ja dzisiaj też mówiłem o tym, im młodsze dziecko, tym szybciej to działa, ale ktoś, kto idzie do liceum ogólnokształcącego, gdzie jest klasy tylko w języku polskim, to są trudne rzeczy, to już nie ma zabawy, tylko to jest wytłumaczenie fizyki po polsku. No to nie jest takie proste, prawda? A więc jakby no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to trzeba podchodzić nie hybrydowo nawet, tylko wyobraźmy sobie samochód, który ma napęd elektryczny, benzynowy, jeszcze wodorowy, prawda? To jest mniej więcej takie coś. Nie wiem, jak to się nazywa nawet. Hybrydowy to podwójne, a trzy, jakby byłoby trzy, to co by było? Nie wiem. Zabrakło mi tutaj języka, zabrakło mi słowa. Trójbydowy? Nie. Hybrydowy to nie. Nie wiem. Dobrze, panie profesorze. My bardzo dziękujemy za pana obecność, za pana tutaj odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.